Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie klawiatury Tesoro Durandal. Durandal jest to klawiatura mechaniczna, kosztująca około 349 zł. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu testowałem Durandala w wersji Ultimate, który był bardziej zaawansowaną wersją i o 200 zł droższą. Zapraszam na rozpakowanie. I moi drodzy, jeśli klawiatura mechaniczna, to liczą się wyłącznie przełączniki Cherry MX. W tym przypadku mamy model Brown, natomiast dostępne są też czerwone, czarne oraz niebieskie. Z przodu mamy też opis podstawowych cech, mamy informację, iż Durandal jest to anielski miecz, jakąś krótką historię, skąd ta nazwa się wzięła. Większość jest zaczerpnięta z mitologii całego świata. No i cechy. Przełączniki Cherry MX, żywotność klawiszy tych przełączników 50 milionów uderzeń, anti-ghosting USB Full Anki Rollover, klawisze multimedialne, pozłacane wtyki USB oraz antypoślizgowe gumowane nóżki. Przez okienko widzimy samą klawiaturę, tym razem jest to taka ciemna wersja czarna, za chwilkę sobie zobaczymy dokładniej. No i jeszcze z tyłu moi drodzy, mamy też takie najważniejsze cechy, mamy wygląd klawiatury i generalnie to wszystko, co było z przodu, opisane troszeczkę inaczej, ale wszystkie cechy powtarzają się. Widzimy też samą klawiaturę. Okay, klawiatura już za chwilę opuści kartonik. Zobaczcie, producent w zestawie daje nam także przejściówkę z USB na PS2. Niektórzy jeszcze używają takiego portu, w większości nawet nowych gamingowych płyt głównych też jest taki port, tak więc jest to uzasadnione. W razie gdybyśmy na przykład mieli zajęte wszystkie porty USB, można posilić się tym takim starszym typem portu. Ok, moi drodzy, klawiatura jest już na wierzchu. Mamy też w komplecie do transportu taką plastikową ochronną nakładkę. Tak, oczywiście zasobniczek ze sterownikami. Zobaczymy też, czy jest jakaś płyta z oprogramowaniem. Płyty co prawda nie ma, za chwilkę poszukam jeszcze w opakowaniu, może gdzieś tam się wysunęła, ale powinna być w każdym razie. Mamy też krótką instrukcję, a nie, przepraszam, to nie jest instrukcja, to jest reklamówka. Mamy tutaj inne produkty firmy Tesoro, no i też myszkę Gandiva. Natomiast tu już mamy właściwą instrukcję opisującą podstawowe cechy klawiatury oraz połączenia USB. No i zobaczcie, sama klawiatura. Jeśli pamiętacie, Durandala Ultimate, ta wersja 200 zł droższa, przede wszystkim miała podświetlenie, zwykły Durandal tego nie posiada, i miała też taką odłączaną podkładkę pod nadgarstki. W tej wersji to nie występuje. No ale niektórzy nie korzystają z tych podkładek. Wystarczy, że klawiatura po prostu jest funkcjonalna, nie musi mieć dodatkowo opcjonalnie takiej podkładki. Jeśli jest, to fajnie, jeśli nie ma, no trudno. Sama klawiatura jest taka dość prosta, zobaczcie, ma prosty kształt, tylko z tej strony ma takie ryflowania, coś na kształt stali, aluminium, jednak jest to oczywiście plastik. Tu mamy też panel kontrolny, gdzie będą nam się pokazywały diody od caps locka, num locka i scroll locka. Całe wykończenie plastikowe jest fajne, ponieważ też przypomina takie szczotkowane aluminium. Mamy też napis Tesoro i układ klawiszy dokładnie taki sam jak w Durandalu. Jeśli chodzi o głośność, mamy tutaj Cherry MX Brown, więc posłuchajcie. Jak na klawiaturę mechaniczną są dość ciche. Z tego co było mi dane testować, browny prawdopodobnie są najcichsze. Jeszcze dość ciche są redy, natomiast najgłośniejsze są zdecydowanie niebieskie przełączniki, ponieważ mają taki charakterystyczny klik przy odskakiwaniu klawisza. No i zobaczmy. Mamy też tutaj multimedia w połączeniu z klawiszem FN. Możemy ich używać. I rzuciła mi się jeszcze jedna rzecz, której nie ma w porównaniu z Durandalem Ultimate, z tym droższym o 200 zł. Nie mamy dedykowanych klawiszy, na których byłyby jakieś profile graczy, przełączniki Mac i inne takie rzeczy. Mamy po prostu zwykłą, mechaniczną klawiaturę.
plus kilka klawiszy multimedialnych. Generalnie jest to tylko kontrola głośności i multimedia play, pauza do przodu, do tyłu. Poza tym jest to jak najbardziej taka surowa, prosta klawiatura, bez żadnych udziwnień. Jeśli chodzi o układ, mamy małe Enter, długi Backspace, długie Shifty i taką dość tradycyjną spację. I kolejna rzecz, moi drodzy, nie mamy hubu USB. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale w Grandalu albo było jedno, albo dwa wejścia. Myślę, że były to dwa wejścia USB tutaj. Natomiast to jest kolejna rzecz, której ta klawiatura jest pozbawiona. A od spodu antypościski, fajne, wystające, dobrze działające. I małe takie podwyższenia, też gumowane. Dzięki czemu klawiatura na biurku zachowuje się przyzwoicie. No. Tak na wstępie jest całkiem fajnie. No i jeszcze ostatnia w sumie rzecz, czyli kabel. Zobaczcie, gruby w oplocie. Tu mam taki filterek i faktycznie pozłacany wtyk USB. Ma też tutaj logo Tesoro. No i to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o rozpakowanie Durandala. Jak więc widzicie, jest to zupełnie prosta, nieudziwniona klawiatura mechaniczna. Na testy zapraszam za jakiś czas. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. I pozdrawiam Was, cześć!